takie krótkie recenzje. Wszystko wskazuje na to, że kolekcja Carrefoura Wielkie Pojedynki Marvela była sukcesem, ponieważ Carrefour wystartował z drugą kolekcją, Ciemna Strona Marvela. No i zaczęli takim, rzekłbym, pewniakiem, bo Venomem, a konkretnie tom nazywa się Venom przed sądem, chociaż zawiera trzy historie: przed sądem, licencja na zabijanie i znak szefa. I teraz tak, bardzo fajnie jest zobaczyć Venoma, no bo to była jedna z barwniejszych postaci, kiedy pojawiała się w tym semikowskim Spider-Manie w latach 90. to zawsze było fajnie i jej przygody wspólnie z Ghost Riderem i z różnymi innymi postaciami, jak się tam szturchali, to było spoko. I Venom przed sądem to jest zbiór, który przenosi nas właśnie do tamtych czasów. To są historie, które powstały w drugiej połowie lat 90. Napisał je Larry Hama z towarzyszeniem Tomasa Drennika. Tego drugiego nie znam, ale Larry Hama to jest duże nazwisko. Facet przez chyba 12 lat pisał G.I. Joe, a potem między innymi pisał solowe przygody Rosomaka w jego solowej serii, którą naprawdę bardzo cenię. To był przełom, początek lat 90. Tutaj w Venomie brak mu trochę może tego pazura, który pokazał w Rosomaku, kiedy tam gdzieś przepychał go przez tryby świata. I ten jego Venom jest taki bardzo warsztatowy, ziemieślniczy. Zaczyna się od tego, że Venom staje przed sądem, potem zatrudnia go agencja federalna. Cały czas chciałby odgryzać głowy i skręcać karki, no a jego nowi mocodawcy nie bardzo chcą. I jest to taka radosna bijatyka, właśnie jakiej w zasadzie mogłem oczekiwać. Pojawia się Daredevil, który broni Venoma, oczywiście nie jako Daredevil, tylko jako Matt Murdock. Pojawia się trochę nawiązań do różnych innych znanych z tamtego okresu w Marvelu rzeczy. Graficznie to taka średniawka, rzekłbym. Panowie, którzy zajęli się oprawą, nie należą do jakichś szczególnych wymiataczy. Pan Josh Hood zwłaszcza ma tendencję do rysowania dużych szczęk i innych takich rzeczy, ale tak jak mówiłem, scenariusz jest przyzwoitą rzemieślniczą robotą. Oprawa graficzna to jest klasa B, tak zwani pierwsi z drugiego szeregu. Nie bolą, nie przeszkadzają, nie zostaną na dłużej w pamięci. Natomiast bądźmy szczerzy, w takiej cenie, w jakiej Carrefour sprzedaje prawie 200-stronicowe komiksy, no to po prostu głupio byłoby nie wziąć, nie? Polecam.